Dzień dobry w moim stylu. Dzisiaj będzie krótko. Czy myślicie, że dobrze znacie Reni Jusis? Tak? To posłuchajcie. Zapraszam. Bonjour Reni. Bonjour Magda. Ça va bien. Ça va bien, merci beaucoup, ça va. Merci beaucoup. Nie umiem więcej po francusku, gdyż uczyłam się tego języka. Bardzo mi się podobał, ale to było jakieś 3 lata temu. Zaszłam w ciążę i wszystkie moje ówczesne aspiracje poszły w kąt, więc tym bardziej naprawdę bardzo Ci gratuluję tego projektu, Twojej 9. płyty, która ma ten piękny tytuł i która jest płytą na wskroś francuską. Moja miłość do Paryża jest młodziutka i do tej kultury i do języka. Twoja, myślę, dużo dłuższa i dużo głębsza i też mocno rodzinnie powiązana, więc to teraz po kolei. Kiedy powstał pomysł, żeby zrobić taką liryczną i francuską płytę? Z tymi lirycznymi płytami to chyba tak bywa w moim życiu, że powtarzam pewien cykl, ponieważ... Że wracają, tak. 10, a nawet 12 lat temu nagrałam taką płytę Akustyczną iluzją. Po prostu musiałam trochę zwolnić, nabrać dystansu i odpocząć od elektroniki, z którą mierzę się zazwyczaj na co dzień. I chyba teraz też tak się wydarzyło, że po takich bardzo intensywnych trasach koncertowych po płytach Bęk i Ćma, grając w naprawdę ogromnym hałasie, no bo muzyki elektronicznej należy słuchać głośno i grając czasami nawet o 2 w nocy, też potrzebowałam odetchnąć i zająć się na chwilę czymś innym. Bardzo trudno jest uprawiać jeden gatunek muzyczny przez 20 lat i te płyty akustyczne dają mi właśnie wytchnienie. Ten balans, wytchnienie i taką trochę inną perspektywę i pozwalają mi zatęsknić za muzyką elektroniczną. A co do Francji, to... A dlaczego francuska? No tak, właśnie. Śmieję się często, że raz z siostrą wyssałyśmy z mlekiem mamy miłość do kultury francuskiej. Moja mama jest frankofilką, moja mama marzyła o filologii romańskiej. Jej życie potoczyło się inaczej, ale równie ekscytująco zajęła się hotelarstwem, gastronomią w Mielnie. Dzięki niej poznałam Mireille Mathieu, Edith Piaf. I też moja mama zawsze była dla mnie takim wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o modę. Więc myślę, że francuska muzyka, moda i kinematografia były dla mnie takim oknem na świat. Zresztą bardzo zawsze podobały mi się projekty Yves Saint Laurent. Szkicowałam też, wzorując się na jego projektach. No i też przez całą podstawówkę miałam fryzurę na Mireille Mathieu, czyli tak zwany garnek. I nawet ostatnio mój przyjaciel, kiedy był u mnie w domu i zastanawialiśmy się nad projektem płyty i wyciągnęłam to zdjęcie, tak naprawdę szukając starego zdjęcia mamy. Tak, widziałam je dzisiaj na Instagramie. On postanowił je wykorzystać i podpisaliśmy właśnie to zdjęcie, że to jest mała Reni zainspirowana Mireille Mathieu. Jak sięgam pamięcią, to chyba pierwsza piosenka, która mnie zachwyciła, francuska piosenka i wzruszyła, szczerze wzruszyła i do dzisiaj mnie wzrusza. To motyw z filmu Delfin Biały Delfin Muzykę do tego filmu napisał Michel Legrand i Władimir Kosma. I to jest niezwykła kompozycja. Te roczniki, które się jeszcze załapały na tę francuską kreskówkę, do dzisiaj ją pamiętają. I to jest tak, że we francuskim kinie czasami muzyka osiąga jeszcze większą popularność niż sam obraz, bo to są kompozycje wzbudzające ogromne emocje. I tak myślę, że jest w ogóle z taką francuską szansą, że miałam ochotę na ten album, ponieważ też chciałam trochę inaczej się wyrazić, bardziej lirycznie i może po raz pierwszy zrzucić zbroję tych kostiumów moich bardzo barwnych i nie ukrywać się już za tymi głośnymi bitami, za całą elektroniką, tylko po prostu pokazać swoją wrażliwość. I to bardzo na przykład widać w pięknym koncercie, który umieściłaś na YouTubie 9 miesięcy temu. W nim możemy posłuchać kilku Twoich piosenek z tej płyty. I oglądając go przez ostatnie dni na okrągło, zobaczyłam tam ten francuski minimalizm. Ty mówisz o tej francuskiej chanson, o tej piosence, która oczywiście jest szalenie liryczna. I teraz pomyślałam sobie, zanim to włączyłam, no dobra, Reni Jusis zawsze mnie zaskakuje, czyli każda płyta jest poszukiwaniem, odkrywaniem, nawet jeśli to jest elektronika, czegoś w nowym, w jej stylu. I teraz, jak ona się zmieści w tej konwencji francuskiej? Po 3 minutach nie miałam żadnych wątpliwości, że pasujesz tam idealnie, bo i urodą, i tym właśnie takim subtelnym, frankofońskim klimatem wpisujesz się idealnie. W bardzo osobę, dziękuję. Która może się francuską piosenką zająć. No ale to jest właśnie pytanie, bo
Można się jak na skórce od banana poślizgnąć na takim pomyśle, nie? Bo można sobie powiedzieć, dobrze, zrobię sobie parę piosenek po francusku, bo lubię. No ale ile trzeba wykonać pracy, żeby do takiego momentu dojść, żeby dzisiaj świętować pojawienie się na rynku płyty? Czyli kto pomógł, co musiałaś zrobić, ile pracy włożyć w to, żeby na przykład sposób, w jaki śpiewasz po francusku, brzmiał tak bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uczyłaś się francuskiego? Nigdy się nie uczyłam francuskiego, tak naprawdę zaczęłam się dopiero uczyć go całkiem niedawno, kiedy moja siostra urodziła dzieci we Francji, bo myślałam sobie, że to już jest ten czas, kiedy muszę zacząć się uczyć francuskiego, bo chcę się też porozumiewać z jej dziećmi i też często chcę ją odwiedzać. Natomiast ja nigdy nie miałam takiej ochoty, żeby nagrać kilka piosenek. Ja już, jeśli się już zanurzam w jakiś temat, to tonę. I myślę, że też ten czas lockdownu bardzo tutaj akurat mi pomógł, bo wreszcie miałam naprawdę sporo czasu i właśnie na lekcje, i na konsultacje, i na przejrzenie tego całego bogactwa francuskiej muzyki, jaka jest oczywiście w sieci. I to był bardzo długi proces. Gdybym była w trasie koncertowej, między koncertami, na pewno nie znalazłabym na to czasu, może trwałoby to nawet kilka lat, a tak to ostatnie półtora roku właśnie to była taka bardzo spokojna podróż, bardzo często sentymentalna, bardzo często wzruszająca i myślę, że to był proces, do którego też dorosłam. Kiedy mówisz o skórce od banana, natychmiast myślę sobie, że ja lubię ryzyko. Oj tak. Biorę to naprawdę po prostu na klatę. Wiele moich płyt było ryzykownych, natomiast nie biorę udziału w wyścigu tutaj ryzyka. To nie jest skok na bungee, to jest po prostu głębokie przekonanie o bardzo emocjonalnym moim stosunku do tego projektu lub jakiegoś pomysłu. I kiedy ja już wpadnę na ten pomysł, to już nie ma odwrotu. No i też jestem, nie ukrywajmy, z zawodu dyrygentem choralnym, więc jestem dosyć despotyczną osobą i nie liczę się z konsekwencjami swoich pomysłów i czynów. Po prostu brnę dalej, wiosłuję do przodu. Natomiast udało mi się zaprosić do współpracy wspaniałych gości, świetnych muzyków i tutaj Michał naprawdę nie i reszta. Oczywiście, z którym współpracuję już 20 lat. To było niezwykle wzruszające. Muszę się przyznać, że kiedy rozstaliśmy i opuszczałam studio po półrocznym nagrywaniu, po prostu się wzruszyłam. I też uważam, że to jest nasza najlepsza płyta, najbardziej taka osobista. I w aranżacjach już popłynęliśmy naprawdę szeroko. Są tam flety, trąbki, kontrabasy, klawesyn, wibrafon, ukochany. Cała orkiestra. Tak, po prostu już oczywiście przyszłam z pomysłem, że to będzie minimalistyczny aranż, taki gypsy, po prostu kwartet. Nie, skończyło się myślę, że tak na 30 instrumentach, więc to wszystko ewoluowało. Ale tak znamy się rzeczywiście już jak rodzeństwo, że czytamy gdzieś tam pomiędzy słowami i myślę, że jeszcze nagramy parę płyt razem, bo to jest naprawdę ogromna przyjemność nagrywać z Michałem. W każdym razie wielu muzyków, którzy usłyszeli też ten materiał po raz pierwszy, też weszło w to jak w masło i to była ogromna przyjemność obcować i aranżować tak wybitne kompozycje. Te melodykę, te harmonie, to są wybitne dzieła i po prostu to robiło się samo. My też staraliśmy się w każdym z tych utworów wynieść coś własnego, stworzyć jakąś niepowtarzalną, nową interpretację, bo odgrywanie coverów jeden do jednego chyba nie dawałoby nam takiej satysfakcji. Mam dwa ulubione utwory z tej płyty. Jeden to a propos współprac, twoja piosenka Le Teint Indien, dobrze mówię? Le Teint Indien, tak, z Łukaszem Garlickim. Le Teint Indien, z Łukaszem Garlickim. Z repertuaru Jean Dassin, tak. Przepięknie to zrobiliście i bardzo gratuluję. Dziękuję. A druga to oczywiście Voyage Voyage, czyli piosenka o podróżach, tu duży cudzysłów, czyli hit mojego dzieciństwa. Tak naprawdę jest to utwór o tym, że wychodzimy z tego swojego komfortowego życia, że szukamy tej podróży, przygody naszego życia, że się nie cofamy. I trochę mi się to tak skleja z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że jesteś tą silną, hardą panią dyrygent, która nie odpuszcza. Czy ja jestem silną, hardą, to chyba nie? To nie jest taka prawda. Ja staram się nie poddawać, staram się dużo też pracować. Jestem, myślę, że pracowitą osobą. Natomiast myślę, że ten czas pandemii pokazał, że jestem nadwrażliwa, bardzo krucha
I też muszę nauczyć się żyć w takim braku poczucia czasami bezpieczeństwa. I no myślę, że ten czas też nas nauczył bardzo pokory przede wszystkim, tego, że możemy się spodziewać niespodziewanego. I ja nie wiem, czy to też nie zweryfikowało mojego wyobrażenia o mojej sile. Myślę bardziej o tej sile związanej z tworzeniem, bo tam wydaje się, nie masz sobie równych i twoja konsekwencja i determinacja jest godna podziwu. Ale skoro sama zaprosiłaś mnie tą opowieścią do ciebie samej, do osobiście dziewczyny Reni, to zostańmy tu chwilę, bo dużo na swoim kanale rozmawiam o tym, co się wydarzyło przez ostatnie półtora roku w naszych życiach, jak to, co przyniósł nam czas, zmieniło. No i teraz właśnie pytanie na lepsze czy na gorsze nas samych. Ty mówisz o pokorze, która jest takim twoim doświadczeniem. Czy to oznacza, że wcześniej trudno ci było być właśnie pokorną i taką, która jak jest zakręcona, to jest, ale zasadniczo wyznacza swoją ścieżkę sama i guzik innym do tego, jak ona żyje. Tak, myślę, że byłam bardzo skupiona na sobie i też po prostu mało, że biegłam. Ja po prostu gnałam przed siebie i bardzo trudno było mi się zatrzymać. Wydawało mi się, że coś mnie ominie natychmiast. A teraz, chcąc, nie chcąc, byłam prawie rok bez pracy. Natomiast staram się znajdywać plusy tego całego doświadczenia. Myślę, że ten czas... A jakie są plusy? Ten czas, który spędziłam z rodziną, staram się to tak tłumaczyć, że to były naprawdę wakacje. No a mówiąc jeszcze o tym, że mieszkam w Sopocie, no były to wczasy. Oczywiście teraz trochę wyolbrzymiam, bo wiele z tych tygodni było podszytych ogromnym strachem i lękiem, ale właśnie ten czas, kiedy dzieciaki nie chodziły do szkoły i byliśmy razem, myślę, że to było dla nas bardzo, bardzo piękne doświadczenie. Ale powiedziałaś o poczuciu braku bezpieczeństwa. Z czym to się wiązało? Z tym, że z utratą pracy właśnie? Nie możemy pracować, ale też nie wiemy, co będzie jutro. I nie wiemy, jak to się potoczy, czy zachorujemy, czy nasi bliscy, czy przeżyjemy, czy oni przeżyją. Więc dużo, dużo... Teraz trochę się już przyzwyczailiśmy do tej sytuacji, umiemy też żyć, ale wtedy, na początku, w marcu zeszłego roku, no to była wielka niewiadoma. I myślę, że no dużo czasu minęło, aż się z tym trochę oswoiliśmy. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że wakacje to my jak tacy po prostu jak na rauszu, jak w tym filmie, tak się zachowujemy, zapominamy o całej pandemii i potem we wrześniu grzecznie znowu się przystosujemy i będziemy bardziej na to zwracać uwagę, więc teraz jest oczywiście taki czas odpinania wrotek, mam wrażenie. No ale wracając do tych pozytywów, ja też zaprosiłam mamę do siebie podczas lockdownu i też myślę, że to był taki czas największej bliskości między nami. I strasznie dużo spędziłam godzin online z moją siostrą. Chyba nigdy w życiu tyle nie przegadałyśmy. Oprócz oczywiście ćwiczenia akcentu. To zawsze schodziłyśmy korki z francuskiego. Korki z francuskiego, a później zawsze schodziłyśmy oczywiście na sprawy bieżące. Więc tak, z jednej strony wydaje mi się, że trochę straciliśmy cierpliwość, tak? No bo też żyjemy z dnia na dzień, nie wiemy, jak to się wszystko potoczy i kiedy skończy. I bardzo dużo mam wrażenie do czynienia z agresją. Na ulicach, gdzieś w sklepie wszyscy są tak dosyć wybuchowi. Ale z drugiej mam takie przeświadczenie, że więcej nas to nauczyło empatii i bardziej się troszczymy o siebie, bardziej pytamy się, jak się czujesz, czy jesteś zdrowy, jak się masz, czy masz pracę. Więc zaczęliśmy się też troszczyć o siebie. Więc to są takie skrajne tutaj nasze zachowania, ale wydaje mi się, że każdy z nas ma kilka tych ról i takich w sobie przestrzeni, które czasami mogą się wydawać zupełnie kontrastowe, no ale w jakiś sposób nas dopełniają, więc ja też się z tym zmagam, że czasami po prostu wybucham i widzę, że mam mniejszą cierpliwość, ale z drugiej strony nauczyłam się też ogarniać ten stres. Czasami nawet udaje mi się medytować, choć czasami jak medytuję, to mam ochotę kogoś udusić, ale czasami też udaje mi się uspokoić oddech. Wkręciłam się też niezwykle w aromaterapię. Noszę olejki eteryczne przy sobie, które
zmieniają tą aurę, otoczenie, nastrój. Robię sobie też czasami takie wyzwania i jak jestem na przykład, dawno już nie byłam w Paryżu, ale jak odwiedzam Louvre, to tam na minus jeden jest taki świetny sklep na Tuileries des Hubert i tam jest cała ściana olejków, tych właśnie pojedynczych lub mieszanek. Ja biorę mieszanki na przykład na kaca, albo na dobry humor, albo na chorobę lokomocyjną i staram się rozpoznać skład. Czasami się udaje, czasami nie. Natomiast teraz moja siostra przywiozła mi takie mieszanki, których absolutnie nie rozgryzłam. Są bon i to są na przykład takie mieszanki jak wiatr we włosach, albo żyj chwilą, tą teraźniejszą. Tam cała filozofia jest dopisana i mam je przy sobie i tak zaczynam od nich dzień. Więc w sumie stosuję je również jako perfumy. Przecież przez bardzo długi czas prowadziłaś w porannym programie śniadaniowym, poniekąd naszym wspólnym, swój ekologiczny kącik. Co się stało, że dałaś sobie spokój z tą przygodą, tą częścią swojego życia? Wróciłam do muzyki. Ja jestem przecież chyba trochę zero-jedynkowa, bo kiedy pojawiły się na świecie moje dzieci, musiałam sobie wziąć urlop macierzyński, który trwał kilka dobrych lat. I wtedy też zajęłam się zupełnie czymś innym, czyli zostałam honorowym członkiem WWF-u, napisałam książkę, poradnik dla zielonych rodziców. Wtedy tych informacji dosyć było mało w internecie, więc starałam się je zebrać. No, byłaś prekursorką tego nurtu. Starałam się je zebrać i cieszę się, że zostawiłam coś takiego po sobie. Myślę, że to nadal może inspirować młodych rodziców i często do mnie wracają jakieś tam jeszcze wieści, że ktoś na tę książkę trafił. Ale myślę, że to też był pewien taki okres w moim życiu, poczucie misji, zmiany świata na lepsze. A potem zatęskniłam za muzyką i kiedy już do niej wróciłam, trochę dzieci podrosły, nie umiem tego pogodzić. Oczywiście czasami jeszcze pojawiam się na jakichś ciekawych imprezach ekologicznych, czasami nawet dam się namówić na jakiś panel dyskusyjny, jakieś wykłady i bardzo lubię też w nich uczestniczyć jako słuchacz. Jeżdżę też czasami na festiwale jogi, więc, ale to są wszystko już takie, powiedzmy, pojedyncze wydarzenia. Ale ja nie wiem, jak ja to robiłam, że mając jedno dziecko, będąc drugim w ciąży, pisałam felietony, pisałam książkę, prowadziłam program. Myślę, że to hormony tak nam w tym pomagają i dają nam możliwość rozciągnięcia doby. A może jednak trochę cecha charakteru, no bo żeby być dobrą prowadzącą, w sensie konduktorką, w sensie reżyserką, dyrygentką, to trzeba mieć jakiś rodzaj też samodyscypliny, prawda? Więc ty nie wyglądasz na taką... Wiem, że lubisz imprezy i słyszałam o tym olejku na kaca, który wspomniałaś, ale że to jeden z ulubionych, ale nadal, no myślę, że taki gen, jak ja to mówię, takiego żandarma w sobie, a propos francuskiego, masz? Mam takie wielkie poczucie odpowiedzialności. I odkąd jeszcze moje dzieci są na świecie, to wydaje mi się, że to zmieniło. Teraz tak się śmieję, że wspomniałaś o tych imprezach. Ja po prostu, no, po prostu imprezuję tylko wtedy, kiedy mam wolne. Natomiast... A to wiadomo, że zdarza się rzadko. No rzadko, ale się zdarza. Natomiast teraz często jestem w Warszawie, ponieważ promuję album i mam próby z zespołem. To są takie momenty, kiedy myślisz sobie, wow, jak to było kiedyś, kiedy nie było dzieci, tak? Wszystko było takie proste i wieczorem zastanawiałam się, co zrobić z tak pięknie zaczynającym się wieczorem, tak? To są dla rodziców, to są chwile zupełnie obce. Tak. Ja tak dopiero teraz powoli wracam do takiej bardziej aktywności towarzyskiej. Mam przyjaciółkę, to jest naprawdę genialny scenariusz, ja polecam, może ktoś kogoś to zainspiruje. Dziadkowie co miesiąc zabierają jej dziecko na weekend. No po prostu to jest marzenie. Ja znam, mam wiele koleżanek, które od 10 lat nie miały wolnego weekendu. W każdym razie myślę, że to nie żandar we mnie trzyma tę dyscyplinę, ale takie poczucie, że kocham swoją pracę i ja nie wstaję do niej, bo muszę, tylko bo mam ogromny entuzjazm dla tego, co robię i to jest chyba takie moje w ogóle błogosławieństwo, szczęście, że uprawiam ten zawód i że znalazłam swoją pasję
Oczywiście, że ten zawód jest ogromnie trudny, tym bardziej jak jeszcze przez rok na przykład nie można wykonywać, ale po prostu jak ja spotykam się z moim zespołem i gramy koncerty i myślę, że trochę to widać na tym koncercie w sieci, o którym mówiłaś, Dobry, którzy z Wireni, to po prostu cały czas mamy banana na twarzy i po prostu jesteśmy nakręceni. I to, bo ja też bardzo często jeżdżę na festiwale, z racji tego, że mieszkam w Trójmieście, to co roku byłam na openerze i zawsze byłam tą osobą, która jechała dużym samochodem albo busem i prowadziła, bo ja nie potrzebuję alkoholu, nie potrzebuję żadnych używek, żeby po prostu dobrze się bawić, celebrować muzykę całą noc i po prostu czuć się totalnie nakręconą. Więc muzyka mi daje ogromne wsparcie i no i też uciekam do muzyki, bo jak mi się dzieje źle, to też po prostu siadam przy pianinie i czas sam leci i ja mogę się zanurzyć w tej muzyce i zatonąć. A jakie to są powody te, w których czujesz, że dzieje ci się źle? Co się dzieje? Bezradność, tak? Że nie mogę na coś wpłynąć. Chociaż ja zawsze w takich trudnych momentach kładę się spać, nawet jeśli to jest środek dnia. Za godzinę, dwie wstaję. To jest wspaniała cecha. Za godzinę, dwie wstaję i po prostu ja już wiem, co z tym zrobię. I już to nie jest takie trudne, jak było dwie godziny temu. I ja myślę, że też bardzo zmęczenie, i to też wśród młodych mam też to obserwuję, po prostu takie zmęczenie czasami powoduje, że widzimy coś w ciemnych kolorach. I wtedy po prostu trzeba tipo chiwa i ja pobruszam i po prostu pomóc. I wtedy ta mama wstanie i będzie już wszystko w różowych kolorach. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo ja często tutaj o tym wspominam, że nawet tego kody kulturowe nas pozbawiły, czyli odwagi proszenia o pomoc, że jesteśmy, będąc matkami, tak strasznie zmęczone, stajemy się rozdrażnione, a nie potrafimy poprosić o pomoc, bo się wstydzimy, bo zaraz zostaniemy osądzone, że sobie nie radzimy, że jesteśmy złymi matkami, osądzimy same siebie i martwimy się jeszcze, że ktoś nas tak osądzi, więc dziewczyny, słyszałyście to, Reni też potrafi wezwać pomoc i położyć się spać na dwie godziny. Tak, to jest bardzo dla nas wszystkich ważne. Myślę, że dopiero się nauczyłam tego, jak dzieci mi wyrosły, jak były małe, absolutnie tego nie umiałam zrobić. I moja koleżanka kiedyś to pięknie porównała do ten stan właśnie bycia młodą mamą, to jest wydawanie rozkazów na okręcie podczas sztormu. Wtedy naprawdę nie mamy przestrzeni na jakąś dyplomację. Po prostu wydajemy rozkazy i raczej brzmimy dosyć agresywnie. Więc naprawdę, kategorycznie. Tak, myślę, że po prostu nawet jeśli ta mama nie potrafi poprosić o pomoc, to wychodźmy z taką pomocą my i właśnie też narzucajmy siebie, tylko pytajmy, co możemy dzisiaj zrobić. I pamiętam, jak urodziło mi się drugie dziecko i to był taki już maksimum zmęczenia, to wszyscy chcieli zabierać mojego syna starszego na spacery, a ja mówiłam, nie, właśnie weźcie tą moją malutką córeczkę, bo ona tam sobie pośpi na spacerze, a pozwólcie mi, że ja będę znowu z nim. Super czasy. Ja dzisiaj, wiesz co, ponieważ nasz młodszy synek skończył 2 miesiące temu 3 lata, jakoś teraz przed spotkaniem z tobą weszłam do naszej sypialni, która jeszcze jest trochę takim pokojem wspólnym, dziecięcym jego, w sensie maluszka i naszym. I naprawdę pierwszy raz się na tym złapałam, bo przecież mam 10-letnie dziecko i 3-letnie dziecko, że on, bo teraz jestem w procesie wyprowadzania go z pieluszek, że za chwilę te pieluszki znikną, że i znowu skończy się jakiś ważny etap. I tak zrobiło mi się tak smutno, że tak naprawdę chciałam już z tego okresu wyjść, bo chcę wrócić do takiego życia pełną piersią i poczułam jakiś sentyment totalny, że to kończy się coś, to jest bezpowrotne, już się nie da tego w żaden sposób odtworzyć. Tak. I to jest zamknięcie kolejnego etapu. I po prostu się popłakałam. Proszę, teraz też płaczę. Ja wychodzę z założenia, że po prostu ja mam za mało dzieci. Po prostu. Że masz za mało dzieci. Tak, i ja po prostu wszystkie dzieci albo powinny zostać po prostu przedszkolanką. We mnie po prostu budzą dzieci takie niesamowite emocje i tak mnie poruszają, wzruszają, inspirują. I ja jestem tą mamą, która wieczorami, jak dzieci zasną, to przeglądam zdjęcia. Po prostu tam z wczoraj, przedwczoraj, sprzed 5 lat mam albumy w sieci i wspaniale. Cały czas jakby, ja już przeżywam, one na razie są powiedzmy w połowie
naszego wspólnego życia. Ja przeżywam, że one za chwilę wyjdą, a to jeszcze parę dobrych lat. Więc myślę, że bardzo jestem z nimi związana i też to są takie doświadczenia, które no, na pewno na mnie ogromnie wpłynęły i myślę, że też jeszcze powiększyły moją wrażliwość, mam nadzieję, empatię i myślę, że dzieci czynią nas lepszymi ludźmi. A czy ty jesteś mamą samodzielną, jakbyś o sobie powiedziała? Właśnie, te mamy samotne to takie dosyć pejoratywne lub takie właśnie... Nie lubię tego określenia, nie używam. Tak, jestem bardzo samodzielna i lubię też ten stan. Zawsze starałam się też być taką niezależną kobietą. Obserwuję dookoła też moje koleżanki, też samodzielne mamy. Myślę, że się bardzo też wspieramy. Mamy bardzo dużo wspólnych, bieżących tematów i lubię te kręgi kobiet. Lubię rozmawiać z innymi kobietami i wydaje mi się, że zachwycają mnie kobiety. Jestem pełna podziwu dla ich właśnie zaradczości. Mam wrażenie, że my robimy w ciągu życia doktoraty naprawdę z wielu kierunkach. Inne kobiety mnie inspirują, wspierają i dają mi właśnie siły. Bardzo lubię te nasze rozmowy. A to jest piękne, co mówisz, bo zaczęła się od opowieści o mamie, o siostrze, potem pojawiła się na chwilę przyjaciółka. Teraz mówisz już w ogóle ogólnie o kręgach kobiet. Jak ważne są kobiety w twoim życiu? Chyba bardzo ważne, prawda? Ogromnie ważne. Do tego stopnia, że ja potrafię na przykład tak platonicznie naprawdę zakochać się w jakiejś postaci. I ostatnio kobiecej. Ostatnio oglądając serial z Fran Lebowitz, autorstwa Scorsese, ja po prostu się zadurzyłam na Fran. Ja mogę ją oglądać codziennie, ja jem ją łyżkami, ja po prostu nie mogę bez niej żyć. Uwielbiam jej poczucie humoru. Strasznie chciałabym nauczyć się choć jednej setnej tego poczucia humoru. I mam zamiar za rok, bo ona rozpoczyna swoją trasę, przyjeżdżę do Europy. Mam za rok zamiar pojechać do Londynu na spotkanie z nią. I ja ostatnio się śmieję, że naprawdę jestem w niej po uszy zakochana. Rozumiem I cię. Strasznie chciałabym spędzić z nią 15 minut. Aczkolwiek pewnie to się nigdy nie wydarzy, ale to jest chyba mój w tej chwili ideał kobiety. I jeszcze ten garnitur. Prawdopodobnie ona wyraża wszystkie cechy męskie, które mi się podobają. Natomiast jej inteligencja, poczucie humoru, erudycja, elokwencja. Och, dawno nie spotkałam tak charyzmatycznej postaci, która również jest kobietą, więc jak po prostu nie mogę zasnąć, to zasypiam z Fran. Kiedy koncerty? Kiedy nas zapraszasz? Zapraszam bardzo gorąco do Teatru Muzycznego w Gdyni pod koniec lipca, 29 lipca na festiwal Jazz Ladies Festival. To jest niezwykłe miejsce, bardzo lubię ten teatr, więc w takim pięknym tutaj anturażu zagram po raz pierwszy cały materiał Rzesu Jereni. I mam nadzieję, że w sierpniu będziemy kontynuować te koncerty, aczkolwiek wszystko bardzo z takim dystansem. Dlatego podchodzimy. Mam nadzieję, że jesienią również coś pogramy, o ile się nie zmieni sytuacja. Natomiast jednocześnie też gram sety DJ-skie i to jest właśnie ta impreza, do której z taką ogromną też radością powróciłam. 20 lat temu wydałam płytę Elektronika. Na okładce tam pojawiłam się w takim kostiumie do aerobiku i wyobraź sobie, że jakieś 2 tygodnie temu ja go odnalazłam w jednym z kartonów. Jesteś w nim cały czas tą samą Reni. Mało tego, zmieściłam się w niego. I wygooglowałam z moją menedżerką, że minęło równo 20 lat i jeden tydzień od premiery tego albumu. Mhm. Więc wydaje mi się, że jeszcze przede mną jakaś taka mała trasa właśnie jubileuszowa z okazji Elektroniki. Chciałabym trochę jeszcze raz może odświeżyć trochę ten materiał i wspólnie go z publicznością poprzeżywać, więc zobaczymy. Dużo planów. Powoli też myślę o nowej płycie,
i mam już producenta, mam już przyjaciela, który pomoże mi z tekstami, więc nawet jeśli jesienią powtórzę scenariusz i zostanę w domu, to będę pisać na pewno nowy materiał. A co z miłością? Kochasz? Mhm. Jesteś kochana? Na razie sobie zrobiłam detoks od relacji, bo na razie na to wszystko jeszcze reaguję zbyt emocjonalnie. Chociaż ja się zastanawiam, czy przypadkiem, jak są takie osoby, które nadużywają alkoholu i potem muszą się z tego leczyć, to czy przypadkiem ja nie kocham za bardzo i nie powinnam po prostu sobie dać spokój z tym. Jak ktoś nie widzi umiaru, to po prostu powinien rzucić to. I jestem, myślę, że w takim momencie, że chyba warto po prostu skupić się na sobie, zająć się sobą, wydobrzeć, żeby w ogóle cokolwiek móc zaproponować drugiej osobie. Co teraz stawiam na przyjaźń i naprawdę bardzo doceniam te przyjaźnie, które mam, i męskie, i damskie. Na razie mi to wystarcza. W tej twojej opowieści pobrzmiewa taka nuta złamanego serca, jeśli dobrze czuję. Myślę, że w tym wieku, jakim jestem, Magda, to już po prostu nie lukruje się pewnych rzeczy. Widzi się to dosyć ostro. Tak. A ja miałam taką tendencję w życiu, żeby wiele rzeczy idealizować i koloryzować. I myślę, że właśnie przyszedł wreszcie czas, żebym stała się dorosła. W tym wieku, jakim jestem, bo myślę, że zawód, który uprawiam, opóźnia ten proces. Tak. Nawet czasami na zawsze. I ja myślę, że ja wreszcie dorastam i wreszcie uczę się spoglądać realistycznie na życie, również na związki. Więc może niekoniecznie w tej chwili mam takie podejście entuzjastyczne do tego, ale też nie chcę nigdy generalizować, nie chcę nigdy mówić nigdy. Na pewno nauczyłam się, że nic nie jest na zawsze. Zresztą bardzo mnie wzruszył wiersz Barańczaka, który zresztą nagrałam na swojej poprzedniej płycie. Kiedyś obudziłam się w busie w Poznaniu, otworzyłam oczy i trafiłam na mural, na którym był napisany właśnie wiersz Barańczaka. Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Kto ci powiedział, że możesz się przyzwyczajać? Czy nikt nie powiedział ci, że nigdzie nie będziesz czuł się tak jak w domu? I myślę, że po prostu ten mój okres teraz dojrzewania i dorastania pozwala mi się po prostu pożegnać z przyszłością i też jakby pogodzić z tym, że to są wszystko etapy w naszym życiu. I tak samo jak moje dzieci odejdą za jakiś czas, to też jest etap i naprawdę przemiło było je gościć i obserwować, im towarzyszyć. Ale trzeba też znaleźć swoją przestrzeń dalej. No ja myślę, że to jest taka ogromna praca, którą mam do wykonania. Cały czas nad nią pracuję i wiem jeszcze, jak wiele mam do zrobienia. To trzymam kciuki bardzo mocno. Dziękuję. Za wszystko. Za miłość, za zdrowie, za tę następną płytę, za tę dzisiejszą i za tę następną również. Więc bardzo miło było cię gościć i dziękuję za szczerość. Dziękuję, Magda, za zaproszenie i dziękuję, że jesteś takim uważnym słuchaczem. Nie mam ucha muzycznego, ale czuję wibracje. I jeśli w tym kręgu kobiecym masz jeszcze wolne miejsca, to ja się zapisuję. Bardzo poczułam jakiś dziękuję. Rodzaj wspólnoty. Dziękuję bardzo, całuję serdecznie i do usłyszenia, zobaczenia na koncertach. Do zobaczenia. Jednym z największych komplementów, jaki usłyszałam w życiu na temat rozmów, które zrobiłam, był taki. Nie znałam tej osoby, nie wiedziałem, że jest tak wrażliwa, ciekawa, inspirująca. Mam nadzieję, że po moim spotkaniu z Reni macie takie odczucia. Bardzo dzisiaj Wam dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, jak zwykle też bardzo lubię. Więc poproszę wszystkiego dobrego i następny wtorek znów jest nasz.